Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dlaczego media za granicą, politycy piszą i mówią o polskich obozach koncentracyjnych? Ja to obserwuję od dawna i wydaje mi się, że to nie wynika z jakiejś wielkiej złośliwości, tylko z braku... Brak wiedzy? Brak wiedzy. To jest takie po prostu nieuctwo. Ogromne nieuctwo i na to się nic nie poradzi. To wymaga większej pracy nas wszystkich nad tak zwaną polityką historyczną. Ja to mówię. To jest i polityka medialna. To jest większa gra, którą troszeczkę zaniedbaliśmy, ale... Nie patrzyłbym na to jako na złośliwe rzeczy, tylko po prostu nie uczę. A co pan rozumie poprzez politykę historyczną? Bo to ciekawa sprawa, bo coraz częściej mamy taką sytuację, rzeczywiście jak pomyślimy o tej polityce historycznej, że odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie II wojny światowej jest rozmywana, że mówi się o polskich obozach, o zbrodniach jakichś tajemniczych nazistów, którzy opanowali Niemcy, tak, że nie ma odpowiedzialności Niemców, że mamy kłopot z narracją o tamtych czasach. Znaczy, ja nie wiem, czy mamy. Zależy, które środowiska mają kłopot z narracją. Wie pan... Pan jako poseł nie ma kłopotu z tym, że w jakiejś gazecie pojawia się napis polski obóz koncentracyjny. Mnie to wkurza, że ale... ktoś się wypowiada. Tak, tak, że ma zdecydowanie. Pan... Zdecydowanie mnie to wkurza bardzo, ale ja wiem, że to wynika po prostu z nieuctwa. No po prostu mówimy to szczerze, nieuctwo. No, człowiek bywa w wielu przypadkach na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, to w ogóle nie wiedzą, gdzie ta Polska. Poland, Holland, Finland. To bardzo często się spotykamy w ogóle z czymś takim, to gdzie oni są w stanie wiedzieć, kojarzą, że były obozy śmierci na ziemiach polskich. No to się mówi polskie obozy. Bardzo, bardzo skrótowo, ale to jest naprawdę brzydkie takie nieuctwo. Jak tylko można temu zaradzić? Prowadzić mądrą politykę właśnie historyczną. A co znaczy mądra polityka historyczna? To jest jakby szersza sprawa. Zaczynamy od mediów publicznych po wszystko. To jest odpowiednie dokumenty, które powinniśmy... Dokumenty mówię w sensie filmów dokumentalnych. Odpowiednia narracja w ogóle, odpowiednie imprezy organizowane za granicą. Gdzie to się powinno jasno i wyraźnie przedstawić, wbijać w głowę po prostu, wbijać im w łby i to dosyć mocno wszystkim, że... ale mam nadzieję, że to jest... Nie jest to duża ilość ludzi. To od czasu do czasu się pojawia, nawet powiedziałbym w ustach dużych polityków. Znaczy to, co rusz się pojawia i w różnym zakątku świata. Tak, to sformułowanie. No na pewno, panie redaktorze, nie zrobimy tego zaostrzając prawo. To, co chcę ostatnio. A właśnie chciałem o to zapytać, bo Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt umożliwiający wytaczanie spraw karnych i cywilnych za używanie zwrotu typu polski obóz. Ma to ułatwić reakcję polskim sądom, polskim prokuratorom na tego typu pojawiające się zapisy, czy tam artykuły używające sformułowania polskie obozy? Znaczy ja z tym nie mam żadnego problemu, tylko proszę sobie, wyobraźmy sobie, niech wszyscy słuchacze sobie wyobrażą, jak to zrealizować? Jak to zrealizować technicznie, jak wyjdzie dziennikarz New York Timesa, powiedzmy Guardiana, albo jakiś wysoki polityk, jak go złapać i będziemy go wsadzać do więzienia? Jak to wyegzekwować? My nie jesteśmy w stanie wyegzekwować w Polsce haseł antysemickich, które się pojawiają, krzyków na stadionach, bandytyzmu i wielu, wielu innych rzeczy, rasizmu kompletnie, gdzie mamy nagrane, gdzie to się dzieje na co dzień, a co dopiero taki zapis. To jest bardzo odważne, ale bardzo populistyczne, sądzę. Ale to mieliśmy przecież przykłady z polskich sądów, z polskich prokuratur, że polskie sądy i polskie prokuratury odmawiały wszczynania śledztwa, bo sprawę uważały za jakąś znikome znamiona czynu zabronionego, albo że trzeba było udowodnić, że jakaś więźniarka obozu koncentracyjnego rzeczywiście czuje się pokrzywdzona. Przecież to są świeże przykłady, kiedy polskie prawo nie dawało sobie rady z tym. Oczywiście sobie nie da rady. Niczego się nie zadekrytuje prawnie, tak ja uważam. Bardziej należy wyśmiać takiego głąba polityka, przepraszam za wyrażenie, jeżeli on po prostu wyśmiać go umiejętnie satyrą, bardziej będzie bolało, niż takie zapisy, które tylko służą populizmowi. No.
kto w nie wierzy? No ja nie wierzę. No i sądzę, że większość naszych słuchaczy też nie wierzy, że to jest zapis do wykorzystania. A zgodzilibyście się jako Nowoczesna na taką propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby zapisać w Konstytucji, że dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego podlega ochronie prawnej? Nie macie państwo wrażenia, że cokolwiek, ale żebyśmy tylko wprowadzili, żebyśmy mogli ruszyć tą Konstytucję. Jest coś takiego w tej chwili. Kukiz rusza drobną zmianą, chce zmienić konstytucję, bo jest konflikt z Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz minister Jaki wyskakuje, że teraz będziemy zmieniać, wprowadzać zapis o ochronie dobrego imienia. Ja bym wolał tej konstytucji nie ruszać w żaden sposób i nasze zdanie jest, że w ogóle nie ruszamy, dopóki nie powróci ład tak zwany konstytucyjny. Trzeba wrócić do pozycji wyjścia, czyli musi zacząć działać Trybunał Konstytucyjny, musi zacząć działać tak, jak było i wtedy możemy zacząć rozmawiać o Konstytucji. No ona jest, ma już parę dziesiąt lat, 20 lat chyba już minęło, niezłe, ale na pewno nie na takich warunkach i teraz. Na pewno nie. Na pewno będziemy bronić tej Konstytucji. Czyli do jakiego stanu ma wrócić ład do stanu, który normalny, gdzie prezydent powinien zaprzysiąc sędziów Trybunału Konstytucyjnego i żeby Trybunał Konstytucyjny mógł spokojnie oceniać rządzących. Mm-hmm. Wczoraj lider pana formacji, Ryszard Petru, mówił, że jeśli Trybunał Konstytucyjny oraz Komisja Wenecka uznają, że zmiany w przepisach o Trybunale są niezgodne z prawem, a rząd nie uszanuje opinii tych instytucji, to 12 marca odbędzie się demonstracja w obronie Trybunału. To będzie wielka ponoć demonstracja w sprawie obrony demokracji i Trybunału. No tak, tak. Ja sam tego słuchałem, nawet byłem trochę zaskoczony. 12 marca, fajna data, moje imieniny. O, gratuluję. 12 godzina. Znaczy, rzeczywiście my w ogóle przewidujemy, że ten werdykt Komisji Weneckiej będzie niekorzystny dla państwa polskiego. I bardzo negatywnie przyjmujemy również zapowiedzi polityków. Powrócę do mojego ulubionego ministra, ministra Jaki, który stwierdził na pytanie dziennikarza, co będzie, jeżeli będzie niekorzystny wyrok Trybunału Weneckiego, Komisji Weneckiej, stwierdził, zobaczymy. No to to brzmi dziwnie, bo co znaczy zobaczymy? Nie zdarzyło się, żeby nie wzięto pod uwagę. Ja się boję, że polski rząd nie weźmie pod uwagę wszystkich uwag Komisji Weneckiej. Znaczy wziąć pod uwagę, a zastosować to uwagę. No właśnie. Jest różnica, prawda? No, ale ja już tak mówię, że wziąć pod uwagę, czyli zastosować. Mhm. Do tego. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki ciąg wydarzeń leci dalej. Leci dalsza kompromitacja Polski poza granicami, bo nagle pojawiają się już nie tylko komisarze unijni, Komisja Unii Europejskiej, nie tylko niektórzy premierzy rządów europejskich, ale już zaczynają pisać Amerykanie. No, list trzech senatorów amerykańskich, trudno podejrzewać senatora McCaina o lewactwo. I ta odpowiedź bardzo ostra. No, ale to wszystko się ostra, pani premier Szydło, taka nie do końca, strzał kulą w płot, powoduje, że no coraz głośniej o tej Polsce i cały czas mamy te dwa same tematy, Trybunał Konstytucyjny, media wolne, prawda? Mhm. No coś jest na rzeczy, no cały świat nam zwraca uwagę, patrzy, pokazuje, ma, a my cały czas twierdzimy, że jest wszystko okej i że są po prostu jakieś siły, które nagle coś wysadzają w powietrze od wewnątrz. Mhm. No. Nie jest tak. No dobrze, ale jeśli popatrzy pan, że w kraju najnowsze badania dotyczące preferencji wyborczych, wczoraj opublikowane TNS Polska, 40% wyborców za Prawem i Sprawiedliwością, gdyby doszło do wyborów. Na drugim miejscu Platforma, 15%, na trzecim Nowoczesna, 13%. To Nowoczesna plus Platforma to jest 28% razem. 40% ma Prawo i Sprawiedliwość. Polacy mówią Prawo i Sprawiedliwość. No fantastycznie. Polacy mówią 500+. Mhm. Bo dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. 500+ i obietnicą, które... No proszę państwa, my jesteśmy 3 miesiące po wyborach dopiero. To jest bardzo krótki okres. Ja będąc w Sejmie, przysłuchując się wszystkim debatom również budżetowych, to są obietnice nie do zrealizowania. Przyjdzie czas, gdzie jeszcze głośno zapłaczemy. To są źle przygotowywane ustawy. Na to wszystko musi upłynąć czas. Ja w to wierzę. 500+ pozwoliło wygrać Prawu i Sprawiedliwości wybory.
No i musi być czas, gdzie Polacy zobaczą, że to nie jest tak. Wszystko. Pięknie. Znaczy, czekacie, aż ten program się zawali, tak? No nie tylko ten program, bo tam jest no, mnóstwo rzeczy. Wszystkie ustawy są wprowadzane, większość ustaw jest, proszę Państwa, jak widzicie, w wyjątkowym pośpiechu. Podatek od handlu... Tylko z jednej strony, wie pan... Wycofujemy. Z jednej strony pan mówi, że w wielkim pośpiechu są wprowadzone, z drugiej strony także my, dziennikarze, mówimy, okej, mija 100 dni rządu, kiedy zrealizujecie zapowiadane w kampanii. No dobra, niech to będą ustawy, każdy z nas by chciał. Mówicie, rząd, z jednej strony mówicie, okej, 500 plus to jest populizm, tak, i nie zostanie zrealizowane, a z drugiej strony mówicie, kiedy zrealizujecie swoje postulaty z kampanii wyborczej. No ale wyborczej. Niech to będzie realizowane, Boga, się. Panie redaktorze, na Boga. Dobrze, bo jeżeli wprowadzamy podatek od marketu, no i za chwilę go wycofujemy, bo mieliśmy pomóc najmniejszym, a walimy w nich, jest źle przygotowana ustawa. Ale to były projekty, nie ustawy. To one nie były jeszcze uchwalone. Ale w zasadzie już to ma wejść i jest 6 tysięcy ludzi pod Sejmem, po od razu protestuje. Na każdym kroku jest protest. Widzi pan, co się dzieje ze zmianami kadrowymi? No niby tak zmieniamy z dnia na dzień, no i nagle zaczyna się robić jakaś w ogóle demolka policyjna, bo przecież codziennie są jakieś zmiany. Dzisiaj jest facet mianowany, pojutrze jest odwoływany. A mówi pan o komendancie głównym policji? Nie tylko komendant główny, dzisiaj mamy pełne dymisje w ogóle Biura Spraw Wewnętrznych, no przecież lecą dalsze dymisje ludzi, którzy 3, 4 czy 5 dni temu byli powołani. To są wszystko przypadkowe rzeczy. Bez takiego pomysłu. No, my jesteśmy zdania, że wszystko to można zrobić, tylko że po prostu przeprowadzać to spokojniej, bo ustawa to nie jest 5 minut do napisania i wprowadzenia w życie. To są konsekwencje niesamowite dla nas, obywateli. Wracając do tej demonstracji 12 marca, która ma się odbyć w obronie Trybunału, pan wierzy, że zjednoczycie całą opozycję, Platformę, Komitet Obrony Demokracji pod sztandarami Nowoczesnej? No, trudne pytanie, czy ja wierzę? Muszę wierzyć. Chciałbym, żeby to wszystko razem współdziałało, wszystkie te organizacje, żeby te swoje zapędy schować jednak w kieszeń, swoje takie ambicje. Bo czas jest rzeczywiście bardzo niebezpieczny i jest bardzo niebezpiecznie w kraju. To jest taki, moim zdaniem, jest... Niebezpiecznie, bo? No jest demontaż wszystkiego, no wie pan. Wydaje, ja mam takie déjà vu, wracam, że my się strasznie szybko cofamy. Ale kto się boi tego demontażu? Ludzie myślący boją się demontażu. Ludzie myślący, nie ci, którzy dzisiaj mówią, mam 500 plus i dzisiaj dostanę, bo ja patrzę dzisiaj. No przecież, panie redaktorze, jeżeli myślimy, że to jest projekt, który, mówię o 500 plus, który ma jakby pomóc, żeby była większa dzietność w Polsce, no nie ma nic bardziej błędnego. Jeżeli ja się nie mylę, to te dzieci się poczynają z miłości, z chęci ludzi, par, które chcą mieć potomstwo. Panie pośle, pan ale doskonale nie 500 zł. Jak wiele barier jest, jak wiele barier jest dla młodych ludzi przed decyzją o pierwszym, drugim czy trzecim dziecku. Są takie bariery. Brawo, panie redaktorze. Sami mówiliście o takich barierach, i mieszkaniowe, i związane z rynkiem pracy, tak? Wie pan, ile nas będzie kosztowało to jedno dziecko do 2026 roku? Prawie 900 tysięcy złotych. No, to zwiększone, to są sumy, tak? To są sumy wyliczone. Łammy te bariery. Ja jestem absolutnie za. Lepiej wykształceni. Dajmy, żeby mieli możliwość, żeby była możliwość. Żłobki. Tam jest strasznie dużo tych barier. Ale nie mówmy, że 500 zł rozwiąże, bo obrażamy, powiedziałbym, inteligencję naszych rodaków, Polek i Polaków. To jest niesamowite. No, ale 500 poradzi. Ale z jednej strony to jest świetny dodatek. Możemy nazwać to, po prostu nazywajmy to dodatek socjalny. Ja z tym nie mam wtedy żadnego problemu. Dodajemy pieniądze, jest okej. Tyle, że jeszcze pokażmy, gdzie są te pieniądze. Bo nie pokazano, skąd wziąć te pieniądze. To jest taki granat odbezpieczony na parę lat z budżetem na pewno. Znaczy w przyszłym roku będą już duże problemy. Co z tym zrobić. Ale pamiętajmy, że za chwilę stoją górnicy, pielęgniarki niezałatwione. Tam jest mnóstwo spraw niezałatwionych budżetowych. Frankowicze i tak dalej, i tak dalej. No, żadna w zasadzie obietnica nie została spełniona. No, 500 plus zostało. No jeszcze
musi wejść. No powiedzmy, że wejdzie. Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia. No projekt ustawy już chyba w Sejmie jest. No projekt, ale i co z tymi bezpłatnymi? Jest totalny bałagan. My nawet nie wiemy, jakie to są leki, bo wychodzi, że 4 czy 5 zł jest w ogóle na tego biednego człowieka po 75 roku życia. To nie jest tak do końca. Jeszcze się bardzo temu będziemy przyglądać. To już najbliższe dni chyba będzie procedowany ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.